Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pan Bogdan Ficek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak ja się mam zwracać do pana, panie doktorze, panie burmistrzu? Myślę, że normalnie. Burmistrzem nie jestem, do tytułów naukowych się nie przywiązuję. Byłoby mi miło, gdyby pan mówił panie Bogdanie. Dobrze, panie Bogdanie. Co pan robi teraz? Tak, w ogóle jestem emerytem, bardzo szczęśliwym emerytem. Po 40 kilku latach pracy przeszedłem w ubiegłym roku na emeryturę i bardzo się cieszę właśnie tą emeryturą. I co panu wypełnia dni? No, zajęć mam bardzo dużo. Mam cudowną żonę, 4 wnuki, mam działkę. Bardzo lubię chodzić po górach, kocham grę w szachy, więc nie narzekam na nudę czy na brak zajęć. Tak. Bardzo to jest taki dobry, szczęśliwy dla mnie okres, ta emerytura. Żona i na pewno wnuki, jest co robić, że tak powiem, ale też szachy mnie zainteresowały. Nie wiem, czy widział pan taki serial Gambit Królowej? Jak pan ocenia z perspektywy szachisty? Tak, obejrzałem ten serial na Netflixie, bardzo ciekawy, chociaż jako szachista widzę tam wiele takich no, niuansów, które szachista natychmiast wychwytuje. Pan redaktor wspomniał, że tytuł filmu jest Gambit Królowej. Nie ma takiego otwarcia szachowego. Szachiści wiedzą, że jest gambit hetmański. Tłumacząc z angielskiego bezpośrednio, tłumaczy się gambit królowej, ale tak naprawdę to jest gambit hetmański. W czasie tego filmu padają też inne takie określenia szachowe, na przykład, że ktoś tam zastosował kontrę Albina. Nie ma czegoś takiego, jest kontrgambit Albina, ale to nie umniejsza wartości, że tak powiem, tego filmu, jako ciekawego filmu o szachistach. Chcę też powiedzieć, że nie było takiej szachistki amerykańskiej, genialnej. To jest fikcja literacka. No tak, ale przynajmniej tak, historia jest ciekawa dla co po niektórych. Czyli oprócz seriali, oprócz grania w szachy, oprócz spędzania czasu z dziećmi, rozumiem, że jako dziadek, który teraz już nic nie musi, ale wszystko może, to wnuki mają bardzo ciekawy czas z panem, ponieważ mogą spędzać ten czas, na pewno są obsypywane prezentami, czy nie, czy się mylę? Tak, no staram się, ale chciałbym, żeby to były takie mądre prezenty. Więc najstarszemu wnukowi kupiłem teleskop, temu trochę młodszemu kupiłem mikroskop dla równowagi, mam jeszcze 2 młodszych wnuków, no więc staram się z nimi chodzić po górach. No, 4 chłopców to jest naprawdę co robić. Chodzimy również na różne wycieczki, zdobywamy odznaki. Bardzo mnie to cieszy, bo ja niestety nie znałem swoich dziadków, obaj zginęli w czasie wojny. No tak, to teraz ten czas z tymi wnukami jest bardzo cenny. A cofnę się na chwilę, jeżeli pan pozwoli, do tego momentu, kiedy był pan nauczycielem, był pan dyrektorem szkoły na Freszczackiej, był pan również nauczycielem akademickim, tak? To chyba Politechnika w Łodzi, jeżeli dobrze myślę. Jak to się stało, że pan został burmistrzem tego grodu nad Ordzą? Trochę przez przypadek. Byłem radnym w kadencji 94-98 i taki troszeczkę zniesmaczony tym, jak funkcjonowała Rada Miejska Cieszyna, postanowiłem nie uczestniczyć w następnych wyborach, skupić się na pracy w szkole, odsunąć się w ogóle od tej małej polityki tutaj cieszyńskiej. No ale wybory się odbyły i jednego razu wieczorem, późno nawet, dość po 10 wieczorem, zadzwonił do mnie pan burmistrz Olbrycht, że chciałby ze mną porozmawiać, czy by mógł podejść do ratusza. No pora mnie troszeczkę zaskoczyła, ale ponieważ mieszkam po drugiej stronie rynku, więc nie było problemu. Okazało się, że ugrupowanie, które wygrało wybory, nie ma kandydata na burmistrza. Ponieważ pan burmistrz Olbrycht wygrał wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego i zaproponowano mu funkcję pierwszego marszałka województwa śląskiego. No i jakoś nikt nie kwapił się, żeby przejąć od niego obowiązki. No i ja się zgodziłem spróbować, były wybory i najmniejszą możliwą liczbą głosów, to znaczy jednym głosem, zostałem burmistrzem Cieszyna. I został pan tym burmistrzem przez kolejne 12 lat, 3 kadencje. Tak.
Jak pan wspomina tamten czas, współpracę z Radą Miejską? To był bardzo trudny czas. Jak zdecydowałem się zostać burmistrzem, to żona zrobiła mi dość trafną uwagę, że to nie był mądry pomysł i całkowicie się z nią z perspektywy lat zgadzam, bo to 12 lat bardzo takiej trudnej, niewdzięcznej, wyczerpującej pracy po kilkanaście godzin na dobę z ludźmi, którzy bez przerwy mają o wszystko pretensje, ale też udało się trochę rzeczy zrobić i można mieć satysfakcję z tego dokonania. Ja wiem, że nie przepada pan za tym tematem, ale chcę pana zapytać, bo powiedział pan, że udało się parę rzeczy zrobić. O jakiś sukces, jeden, dwa, trzy, które pan sobie no, gdzieś tam przypisuje. Trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć, bo to, co dla mnie może być sukcesem, dla innego może być akurat kompletną porażką. Ja z perspektywy tych lat jako największy sukces oceniam to, że startowałem w wyborach do Rady Miejskiej wielokrotnie, na burmistrza trzykrotnie i do Rady Powiatu w sumie 8 razy. I 8 razy zawsze ludzie mnie wybierali. Więc to jest dla mnie ogromna satysfakcja, bo dowód na to, że ludzie docenili ten mój wysiłek, moją uczciwość, pracę. Bardzo to takie jest krzepiące. A taki sukces jako burmistrza przez te 3 kadencje, oprócz tego, co pan wymienił przed chwilą, czyli to wybieranie? To naprawdę jest bardzo trudne. Udało mi się, ja nie unikam tego, ale na przykład powiedziałbym wybudowanie lodowiska właściwie za pieniądze europejskie. No ale ktoś, kto się nie interesuje sportem, powie, to żaden sukces, prawda? Więc wydaje mi się, że kolejnym takim sukcesem było to, że udało mi się wprowadzić Cieszyn w XXI wiek. Następnie wprowadzić do Unii Europejskiej. I kolejna niezapomniana noc, kiedy weszliśmy do strefy Schengen. To też są takie wspomnienia bardzo, że tak powiem, ciepłe i bliskie mojemu sercu. Rozumiem. Dobrze. I później po 12 latach bycia burmistrzem był pan bezrobotny, z tego co wiem, bo później dopiero był pan za pana Boderę w tych jednostkach oświatowych. Może pan powiedzieć, tak, jak to było? Tak, było tak, że ja rzeczywiście zapowiedziałem na początku, że najwyżej 3 kadencje będę, nawet jak mnie ludzie będą wybierali, bo uważam, że pierwszą kadencję człowiek, choćby był najmądrzejszy, to robi to, co mu przygotował poprzednik, bo po prostu taka jest bezwładność tych wszystkich czynności administracyjno-finansowych. Drugą kadencję realizuje swoje własne pomysły, a trzecią sprząta biurko i przygotowuje dla następcy. Więc ja się odsunąłem, nie startowałem w wyborach No w każdym razie po tych 3 kadencjach już nie startowałem w wyborach. Był pan Szczurek burmistrzem po panu. Proszę? Był tak, pan Szczurek, tak? Tak, ale oczywiście wiedziałem, że mam jeszcze ponad 10 lat pracy do emerytury, więc pytałem różnych ludzi, czy bym znalazł u nich miejsce. No, obiecywali, ale na obietnicach się skończyło. Tak więc przyszedł nowy rok i ja zostałem, że tak powiem, bezrobotny. Szczęśliwie dla mnie pan dyrektor Bodera odchodził na emeryturę, zwolniło się miejsce i burmistrz Szczurek ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora zespołu obsługi jednostek oświatowych. Udało mi się ten konkurs wygrać i przez kilka lat pełnić funkcję naczelnika oświaty, jak to się mówi w Cieszynie. Czyli wrócił pan do oświaty, z której pan wyszedł, że tak powiem. Tak. A mogę przy tej okazji zapytać o tytuł pana pracy doktorskiej? No, tytuł jest taki dość hermetyczny, dla fachowców mało zrozumiały. Wpływ modyfikacji strontem na właściwości mechaniczne stopów aluminium, krzem, tytan, miedź. Chodzi o to, że stopy używane do wytwarzania głowic silników spalinowych muszą mieć specyficzne własności i te stopy właśnie badałem. Rozumiem. Dobrze. I później po dyrektorowaniu w jednostkach oświatowych został pan już tym szczęśliwym emerytem. Dobrze to nazywam? Nie, szczęśliwym? Niekoniecznie. Jeszcze. Bo zostałem łagodnie, rzecz mówiąc, zdegradowany do funkcji szeregowego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, gdzie zajmowałem się
sprawami fotowoltaiki, energii odnawialnej, oszczędzania energii, a potem przeszedłem na emeryturę. Tak, i na pewno ten czas jest teraz dla pana dobrym czasem. To jest cudowny czas. Właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, mogę robić to, co lubię po prostu. Cieszyć się właśnie każdym dniem. Tak. Zapytam pana w takim razie, co planuje pan jeszcze zrobić na przykład w tym 2021 roku, w tym roku teraz? Jakie plany? No oczywiście, jeżeli poluzowane zostaną ograniczenia związane z koronawirusem, chciałbym zagrać w jakimś turnieju szachowym, ponieważ biegam, to chciałbym pobiec w jakimś biegu, może w maratonie. Mam na koncie już 2 półmaratony zaliczone jako 65-latek, więc to dla mnie jest duży sukces. No, mam mnóstwo planów. Z żoną chciałbym jak najwięcej czasu spędzać z wnukami i na działce. Mam działkę, hoduję tam rzepę, marchewkę, pietruszkę, groch. No, też żyję tymi sprawami, zawsze kochałem grzebać w ziemi. A, no to tak, to tego panu życzę, właśnie tego czasu dla rodziny i uczestnictwa w maratonach, ale także w tych szachowych, internetowych rozgrywkach. Zapytam jeszcze o przyszłość Cieszyna na zakończenie. Jak pan widzi przyszłość Cieszyna? Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Cieszyn ma wiele atutów, ma mądre władze, ma korzystne położenie, ma wykształconych obywateli, na bardzo dobrym poziomie ma oświatę, począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, średnie, ma ośrodki akademickie, więc widzę przyszłość Cieszyna bardzo dobrze, żeby tylko wykorzystać atuty, które Cieszyn ma i te swoje mocne strony. To będzie dobrze wtedy. No to dobrze. To chyba bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję, że w przerwie pomiędzy odśnieżaniem, bo mamy taką aurę za oknem i tymi mrozami. To jest cudowna zima. Tak, mamy cudowną zimę. W zeszłym roku takiej nie było, praktycznie nie było w ogóle śniegu w Cieszynie. Dobrze, to w takim razie życzę dobrego popołudnia, dobrego tygodnia państwu, panu i do zobaczenia w następnym odcinku. A dzisiaj naszym gościem był pan Bogdan Ficek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za sympatyczną rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.